być. No miała być pogoda jak drut. Nie wiem, co to znaczyło według mojego męża, ale ja sobie drut inaczej wyobrażam. Takie błękitne niebo, dużo słońca, piesek. No i tak zobaczymy, jak to będzie. Nie mogłam się nawet dzisiaj obudzić, bo mi się wydawało, że jest godzina przed piątą. Było tak szaro i ponuro. Ale nie ma wyjścia, idziemy. Co tam? Koma jakaś tutaj była. Patrz. A, 12-13 lipca. Idziemy na rysiankę dzisiaj. Wpierw czarnym do góry, a potem czerwonym. A to piesek. No, mamy nadzieję, że się te chmury już... że się te chmury rozgonią. Jako cudowny sposób. Nad węgierską górką już się tam rozwiało bardziej. Mamy... Ruszamy. Tak, tą samą drogą, którą schodziliśmy wczoraj. Dzisiaj będą filmiki o wszystkich strumykach, tylko w odwrotnej kolejności. Fajnie, nie? Chciałabyś. Tak będzie. Nie będzie. Precz, chmury, precz. Szpiegujesz mnie. Znowu, ciągle. Skręcamy w prawo, tak? Nie prosto. Tu koparka. Koniec spacerku, teraz do góry. Nie widać. Mgła. Mgła. A może się okazać, że trasa widokowa dzisiaj będzie bezwidokowa. Przykre. Nie pierwszy ale raz w tym roku. I do góry. O co chodzi? W dół. A teraz w górę. Ostro. Nie widać tego. Ale jest ostro. O i doszliśmy do szlaku czerwonego. Jesteśmy na Słowiance. Jesteśmy na Słowiance. Jak się okazuje, da się tu dojść. Nawet o, powiedzmy w godzinę. Żadnym forsownym tempem, po prostu kroczek po kroczku. O. 51 minut. Okej, okay. Jesteśmy. Słowianka. O, wczoraj przyszliśmy stamtąd, a dziś lecimy tam. Cesna w znaku. No nic. 5 metrów od Słowianki już problem z ustaleniem, jak leci szlak. Dobra, jest tam. Już widzę. Niestety oznaczenia nie zawsze są dobre. Camping. Jak to tu wjechało?
niby tu, a jednak trzeba skręcić tu. Trzeba będzie się wdrapać na to. Dobra taka Marysia. I co babuleńko powiesz? Powiedziałeś, że nie muszę się prze... W naszym wieku nie musimy się przejmować, jak wyglądamy. No to idziemy walczyć. A tam turysta. Wędrowiec. Wędrowiec. No tak, 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 tak. Racja, racja. Plecak, kajmata, chyba namiot nawet taki miał przyczepiony. Przepraszam wędrowca, że go tak obraziłem. Tako i tako. No i... Nasza dzisiejsza wycieczka to 33 punkty GOT. Musimy je zarobić. Nie będzie łatwo. Długo i do góry. No i właśnie się zaczyna. 6 już pękło na czarnym szlaku. Teraz reszta. Dobra, koniec pieprzenia. Trzeba spracować. Biedy. Ale jak już to pomidorowo, to z makaronem. I dalej pracujemy. I dalej w górę. Jeszcze będzie przepięknie. Co to widzimy? Możesz iść tak, ci się przytrzymywać, nie? O. No i daj na szczupaka tam do góry. Na kozicę. Takie dziwne wrażenie. Mój mózg dokonuje różnych obliczeń i mu się kręci. Dobra. O! Jeszcze przydałoby się trochę słonka, tak by tam promienie. Tak, ale nie oddaję. Telefon nie łapie tego.
Słonko świeci. Widzisz, mówiłem, że będzie pogoda jak drut. Tylko akurat nie u nas. Ale jest. No trudno, posiedzimy w schronisku. Może poczekamy. No wczoraj się tak zrobiło około pierwszej ładnie, nie? Tam prosto. No. A jeszcze chwileczkę. Myślisz, że to tam? To jest jakiś wyciąg, nie? Tam są dwa budynki. Tak. Co są? Dwa budynki. Gdzie widzisz? Tu ma jeden. No taki Remi mówił, że część spała w prostu, a część był taki dodatkowy jakiś. Jeden czy więcej nawet taki budynek. No to tam gdzie? Aha. O, tam jezioro widać. Albo żywieckie, albo jakiś tam który. Tak jest. I tak by się przydał. No. Byliśmy, Jeremi, w twoim schronisku. Fajnie tutaj. Ładne łazienki i w ogóle gry, zabawy. Bartek, pokaż rodzicom, gdzie Jeremi był. No, zobaczę przecież. Siatkówka, kosz i w ogóle. Ładnie w środku, czysto. Nawet pani was przed chwilą wspominała, opowiadając o jakimś chłopcu 7-letnim, który wyglądał niemalże na 3-4 latka i łaził z wami wszędzie po górę. Najwyżej następnym razem nie będzie nam nie będzie takiej rutyny. O, już to widzieliśmy. Tak, bo nic nie widzieliśmy. Tylko zarysy kontury. Dobra. Mamy drugie schronisko. A tam jest pole na razie.
kaplica jakaś czy coś. Dobra. Dobra, chyba kurtkę tutaj schowam. Bawimy, nie? Tu lecimy dalej. No. U nas jeszcze jaką mamy, ale to następnym razem. Pięknie. W końcu słońce. Niewykluczone, że ten chłopak, o którym pani tam mówiła, to był syn dyrektora. I co? I my schodzimy w dół. Tak. Mam plan. Chciałam, co chciałam powiedzieć, że ludzie na starość będą sobie siedzieli, oglądali filmiki i fotografie ze swoimi wnuczkami, a my będziemy sobie takie filmiki puszczać. Bez wnuczków? No chyba nie. No był, był. Jestem i tak zwycięzcą soku przegracie. Zwycięzca soku. Ludzie. Bo najpierw tu było dużo drzew bukowo, jodłowe. Zaczęło się osadnictwo, zaczęli tam, wiesz, robić tereny pod chyba pod wypas i takie rzeczy. Potem się rozwinęło w XIX wieku górnictwo, i właśnie też tutaj potrzebowali wysoko energetycznego drewienka, więc ciachali. A teraz zostały przez to bardzo dużo świerków zostało i tej brak różności gatunkowej plus zmiany inne ludzkie, te wiatry, posuchy i tak dalej, doprowadziły do tego, że zaczął zamierać, no, a że jest w dominacji, no to las zaczął ginąć. No. Drogę, tak? To my czarne w dół albo w górę. To my schodziliśmy, to burza napieprzała. To jest tak i jest taka litera T.
zrobiliśmy dzisiaj. No. Bo on jest taki pośredni, nie? No to... Aha. Schroniska pewnie jeszcze nie widać. A tam zielony szlak idzie. Nie ma wody? Dobra. Właśnie się spotkaliśmy z niebieskim szlakiem, czyli już naszym docelowym. No co widać, to jest czantowie. No być może. Musimy się weselić. Schronisko. Tak, zmieszamy się z weselnikami. Przecież stroje już mamy dobre. Tam chyba tylko zdjęcia robią. O właśnie. Kto by robił wesele w środę? Stop, co ty? Jak tam dojdziemy? No możliwe, też tak myślałem. Tu jaskinia jest. Widziałaś ten napis? Jaka jaskinia? No, jakaś jaskinia. Nie. Jak się chodziło tam, było widać. Można sobie pochodzić. Na własną odpowiedzialność. Wałkować? Wałkować, właśnie. To się wałkowanie nazywa. Musimy się martwić, myśleć. Aha.
Ja widzę tam. Raczej? No, no zobacz. Trzeba by zobaczyć, czy tam gdzieś nie ma. No ja tu tylko nie wiem. Uwaga, czapa. Czyli nie wlazł do kamienia, tylko do góry. Idem, idem. Słyszysz, że nam towarzyszy codziennie z różnych stron. Po drugiej stronie widocznie jest panorama Beskidu Śląskiego. W kierunku południowym widać wielką raczę. Raczej nie. Praszywkę, a także mańcuł częściowo schowany za suchą górą. Bezpośrednio północno A, czyli to jest Pilsko naprzeciwko. Ciągle mnie wpiegujesz. A ja robię tak. I nie mam ich. Zakręt za zakrętem. Nie. Przestań. Nie. Idziemy. Nie. No. Wszystkim się może wyrwać na górę, tylko potem. A tam cmentarz widać, widzisz? No właśnie, ja się zastanawiałam, co to za kupa kamieni. To chyba cmentarz.
Musi być. Kamieniołom? Tak właśnie. Ale zakręt. I pozytywne rzeczy na nas czekają. Chciałam powiedzieć, że zapraszam Cię dzisiaj do pubu PKS na piwo, jak przyjedziemy. Kupimy eklera. Nie masz kasy, ja mam cały portfel. Zapłacisz? Ja stawiam. Dobra. Tam i gdzieś tam w las. Ostro w dół. Legendy Beskidów, czegoś takiego? Nie, nie zauważyłem nic takiego. Wyjście z lasu. Jeszcze tylko dojść do tego asfaltu, potem pół godziny tym asfaltem i koniec trasy. No stamtąd schodziliśmy chyba. W czasie burzy niestety, co nas zaskoczyła łajza. Wyjście. To jeszcze trzeba zrobić zakręcik. Tak, stamtąd schodziliśmy, to wykończyło Bartusia. A ciebie nie? Doszliśmy do początku szlaku niebieskiego.
reszta drogi szlakiem czerwonym. Tak, bo jakbyśmy chcieli pojechać autobusem, to chyba znowu nie ma rozpadnięcia. Właśnie minęła nam 9 godzina wycieczki. Do 10 już nie dobijemy, bo za mało trasy. Koniec naszej wycieczki. Dotarliśmy. Tak, tak, Kasiu. I ty będziesz taką czerstwą babą. Tak jak ty czerstwym dziadem.